Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj w tym, powiedzmy, szarym pudełku urządzenie, którego nie wolno używać. Jest to swego rodzaju generator pewnych sygnałów. Za chwilę więcej na ten temat. No ale jest to urządzenie, którego używanie jest sprzeczne z przepisami. Czegoś takiego nie wolno. Ja pokazuję to jako ciekawostkę. Co mamy w tym pudełku? Instrukcję, o której za chwilę. Czarną skrzynkę z wyjściami i łącznikiem i przełącznikami z boku. Zasilacz. Włączę do zapalniczki. I antenki ponumerowane od 1 do 6, tak jak są złącza w urządzeniu. No co to jest? Pewnie większość z Was się już domyśla. Nie jest to w końcu tajemnica, że takie urządzenia na rynku istnieją i są przez niektórych wykorzystywane. Jest to generator pracujący na częstotliwościach. Tutaj zaraz sobie w instrukcji zobaczymy, w zależności od wyjścia anteny. Pierwsze to jest pasmo Wi-Fi, drugie pasmo 3G, trzecie pasmo GSM 900, czwarte pasmo 4G 2600, piątka pasmo DCS 1800 i szóstka pasmo 1500 GPS. No, czyli pracuje to na częstotliwościach telefonów komórkowych i Wi-Fi i GPS-a. No, czyli po prostu tam łączenie tego będzie powodowało zakłócenie. Ja chcę zrobić tak już z ciekawości pomiary tego urządzenia. Podłączymy je zaraz pod analizator widma i będę tutaj sprawdzał każde z osobna gniazdo. Ja podłączę tutaj pod pierwsze gniazdo i zaraz zobaczymy, co się pojawi. Będziemy to sprawdzali, mierzyli. Ja będę odchodził do analizatora widma, więc troszeczkę słabiej może mnie być słychać, no ale w tej chwili nie mam mikrofonu nasobnego. Korzystam ze stacjonarnego, więc za te niedogodności przepraszam. Podpiąłem pod pierwsze gniazdo. Urządzenie włączyłem. Oczywiście, żeby zadziałało, trzeba jeszcze tu przestawić przełącznik. I widzicie analizator. Ja przestawiam przełącznik numer 1, pasmo Wi-Fi i zobaczymy, co nam się pokaże. No, jest piękny krążek, można powiedzieć, i zaraz sobie zrobimy na niego zbliżenie i zobaczymy, jaki to jest dokładnie zakres częstotliwości. I wyszło nam, że jest 2310 do 2508. Oczywiście w przybliżeniu, czyli Wi-Fi obejmuje, i poziom sygnału jest ponad 20 dBm-ów. I przechodzimy, teraz wyłączam, zmieniam na drugie. Drugie jest to pasmo 200 i załączam zasilanie pasma drugiego. No i już widać 220 do 2192. Oczywiście poziom zbliżony rzędu 20 dBm-ów, czyli pewnie w każdym miejscu to urządzenie będzie miało podobny poziom. Teraz lecimy dalej. Złączę 3, to jest 900 MHz i już jesteśmy i załączamy. Trójeczka. No i pięknie widać. 861 do 970 poziom. Również widać wszędzie jest 20 dBm-ów. Teraz czwórka, pasmo 4,5G, czyli 2600 i załączamy czwóreczkę. O, tutaj to już cały ekran nam zajęło, czyli dosyć szeroko idzie. 2503 do 2689 mniej więcej moc, też około 20 dBm-ów. I ostatnie dwa pasma, czyli teraz 1800-900 i widzimy już na paśmie 1800. 1798 do 1930 i też plus 20 dBm-ów. No i pasmo szóste, ostatnie, czyli pasmo GPS, czyli około 1600 mega. Załączamy, no i jest piękny prążek. 1559 do 1610 moc, no to nawet większa, bo 24 dBm. wyłączyłem. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o pracę tego urządzenia. Widzieliście tutaj, co ono robi, gdzie nadaje. Wyłączę. Z takich rzeczy, których nie ma, no cały czas mówimy o urządzeniu, którego nie wolno używać, ale czego to urządzenie nie ma i czego nie zakłóci, to jest pasmo GSM 800 MHz, bo tutaj chodzi troszeczkę powyżej, czyli na 900, na 800 ono nie działa, a na 800 mamy też LTE. Urządzenie daje w przybliżeniu 20 dBm-ów. To nie oznacza, że ono ma mocy 20 dBm-ów, bo jak widzieliście, ten sygnał jest szerokopasmowy, także ta moc jest dużo większa, całkowita na każdym tym paśmie. To tylko oznacza, że w każdym miejscu tego pasma jest cały czas te 20 dBm-ów, a sygnał no, nie jest też sygnałem ciągłym, tylko jest to swego rodzaju specjalne przemiatanie. Jeżeli chodzi o praktyczne użycie, no przetestowałem u siebie w domu, tutaj nikomu nic nie zakłócałem, no to w promieniu, tak w zależności od urządzeń, w promieniu 5 do 10 metrów znikało Wi-Fi, znaczy urządzenia nie funkcjonowały. Oczywiście zależało to od odległości między urządzeniem a punktem dostępowym, bo jak było blisko, no to ciężej to było, jak było bliżej to urządzenie, no to wtedy było łatwiej. Telefonu no nie udało się, tak jak powiedziałem, tutaj zakłócić z tego powodu, że nie ma 800 MHz, a tu u mnie akurat sieć tylko na tej częstotliwości odbiera, bo jestem w takim punkcie, że praktycznie nic nie działa, jeżeli chodzi o GSM-y. No GPS-a oczywiście to też bardzo ładnie blokuje. Także takie nielegalne urządzenie, ale no są takie produkowane i chciałem Wam to pokazać. Nie zachęcam do używania. Jest to film prezentujący coś jako ciekawostkę, a nie jako produkt, który należałoby sobie kupować i w dziwnych celach używać. To tyle. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania i do oglądania kolejnych filmów, jakie będą na moim kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.